Wszystkim z tej strony Feder Fanatics. Słuchajcie, kupiłem sobie szczytówkę, którą chcę dobrać do dyplomata, bo ciężko mi jest dostać szczytówkę oryginalną, więc kupiłem sobie taką o najdelikatniejszą za bagatelę, tam nie wiem, 12 zł. I jak ją teraz po prostu dopasować? Wszystko, czego potrzebujecie, to jest, dokładnie. Wspomniana wcześniej szczytówka, a właściwie jej końcówka. Papier ścierny, ja mam taki, nie wiem czy on w ogóle podejdzie, dlatego na razie tak na próbę taką tańszą kupiłem, czy to w ogóle wypali na tym papierze, mi się nie chce jechać po jakiś lepszy, taki o jakiś, kto się zna na tych oznaczeniach, to jest 440 chyba, gruby też powiem wam. No i wiertarko wkrętarka. I teraz tak, szczytówkę montujemy jak zwykłe wiertło, normalnie do wiertarki. W ten sposób mniej więcej trzeba przymocować tą szczytówkę. Jak najkrótszy odcinek to musi być na dole, bo potem będziemy ją albo zeszlifowywać, albo jak ktoś ma takie narzędzia, to po prostu ścinać. Ja akurat nie mam, więc będę sobie szlifował na papierze już ręcznie. No i teraz tak, prosta sprawa. Wiertarkę dajemy między nogi. Włączamy. Włączamy i blokujemy. I lecimy szlifowanko. Pamiętajcie o tym, że na dole ona musi być bardziej spiłowana, a na górze mniej, bo szczytówki wchodzą jak klin, nie? Pod kątem, czyli bardziej naciskamy na dole szczytówki, a mniej na górze. I tak sobie szlifujemy, aż dopasujemy do wędziska. Nie bójcie się, że ona tak lekko na boki lata. Tutaj przy podstawie elegancko ona jest umiejscowiona. No. I tak metodą prób i błędów sobie dopasowujemy. Pamiętajcie o tym, że tu ma być taki jakby kształt takiego jakby półstożka, nie? Żeby ona na wcisk wchodziła do wędziska. Z pozdrowieniami, Feder Fanatics. Jak mi się fajnie spasowała. Szczytówka jakby stąd. I to są 60. 60 cm. Zawsze te parę centymetrów zyskujesz.